Hello wszystkim, z tej strony Pygy. To jest trzecia sesja z Pokémon Platinum Randomizer Nuzlocke. No! Dziś będzie się działo, dziś rozwalimy liderkę, mam nadzieję. Oj, przy okazji wezmę sobie... Dzisiaj... Ta sesja jest sponsorowana przez Monster Assault Energy. O! Jestem potworem! Tak więc no, naszą drużynę raczej nie trenowałem, poza tym co widzieliście poprzednio, ponieważ nie było montażu treningowego. Tak więc no, niestety nie udało mi się pójść do podziemia po parę nowych rzeczy. A szkoda. W sumie nawet nie zobaczyłem, czy w podziemiu można ten ogarnąć, jak to się nazywa, Oval Stone dla Hilary. Przy okazji, właśnie, jak tak patrzę na Pokebole, zrandomizowałem ten ROM po raz kolejny. Ale ten, nic nie ruszałem poza catch rate'em, żeby ciężej mi się Pokemony łapało, ponieważ wiem, że mimo tego, że jeszcze kurde tej tego let's play'a jeszcze na YouTubie nawet nie ma, pierwszego odcinka jeszcze nawet kurde nie podzieliłem niczego. Tak przy okazji, to jest trzeci dzień pod rząd, w którym gram w tego Nuzlocke'a, tak żebyście widzieli. Siema. Herbal Meds. O, to zajebiście, uwielbiam to. Tak, tak, dawaj mi. Ja polecam kupowanie ziół leczniczych, ponieważ one są bardzo mocne i bardzo dobre. Są o wiele tańsze od potionów. Ale ten... jest taki minus jeden używanie ich, że Pokemony będą nas mniej lubić. Znaczy się, no i szczęście będzie się zmniejszać za każdym razem, jak użyjemy tych marihuan i co nie tylko, co my tam ponakupujemy. Ej, no kurde, chcę to zmienić. Czemu Enter i Backspace nie działa? Co z tym kurwa... O no, dziękuję. Dobra. To jest o wiele lepsza inwestycja moim zdaniem. Zresztą ta cała... Co mnie to obchodzi, że moje Poki będą nieszczęśliwie, bo karmię ich kurde ziołem. I don't give a fuck, tak więc no... Catch rate zmniejszyłem, bo wiem, że zaraz będą ludzie gadać, że co ci tak łatwo idzie łapanie tych Pokemonów, ty śmierdzielu jeden oszuście, jak możesz. Tak więc no, proszę bardzo. Lepiej późno niż wcale. Nie ma tutaj żadnych przedmiotów ukrytych? Nie ma. Walić to. W takim razie, co nam zostało do roboty? Rozwalić kolejnego lidera. Albo raczej liderkę. O ile się orientuję, powinna mieć Poki na 20 levelach, więc to oznacza, że trzeba się szykować na levele 25. Myślę, że damy radę. Ech. Chodźmy po rower. Menadżera nie ma, bo poszedł do budynku Teamu Galactic i nie wrócił. Jestem ciekaw, czemu go tam przetrzymują. Ponieważ to są zjeby i pewnie chcą, żeby produkował rowery ten koleś. Tak więc no, w takim razie, czy sala nie była zablokowana? Jest. Przez samą liderkę. Cześć, jestem Gardenia. Ja jestem liderem w tej sali. Mój ostatni challenger był bardzo szybki, młody człowiek. Tak właściwie jego imię to Toksik. Powiedział mi o tobie. Powiedział, że kolejny challenger za niedługo przyjdzie. Jej w mojej sali nikt nie będzie walczył ze mną, gym liderem, aż do ostatniego końca. Challenger musi najpierw rozwalić wszystkich innych trenerów. Będę czekać na ciebie z tyłu, trenerze, nie rozczaruj mnie. Ty kurde, lepiej żebyś żadnego mojego poka nie zabiła, bo ja cię zabiję. Czy mi się zdaje, czy tam mogę wejść? Mogę. White Herb. Kolejne zioło do palenia. Co to robi? Jakiś stan zmniejszy przeciwniki Pokémon, to będzie trzymał.
to mu anuluje te zmiany stanu. Zmniejszenie oczywiście. Kurde, jak ja jestem ślepy. W drzwi trafić nie mogę. Hej, rozejrzyjmy się. Tu chyba ten, no, zegar będzie taki roślinkowy. Wali mnie zegar! Trzeba rozwalić wszystkich. Ciekawe, kurde, kto padnie w tej sesji. A? Welcome, without further ado, let's fucking go, bitch. Czy o ile dobrze mi wiadomo, chyba za każdym razem jak kogoś pokonam, to wskazówki zegara się przestawią. Ten, trochę liniowa sala, więc nie ma żadnego, kurde, ty jesteś stalowy, walczący, więc tak. Reksiurek, rozwal go. Chyba tak działała ta sala, nie pamiętam. Reversal. Ha! Masz! Nie chybiaj, Reksiu! Twoje życie na tym zależy! A nie, jesteś tylko walczący. O! Nie boję się, gdy ciemno jest, Reksio, za rękę prowadzi mnie. Właśnie. Ha! Bitch! Leżysz! Kwiczysz! O! Delcati! Reksio lubi przeganiać koty. No poza takim jednym ryżem w naszym sąsiedztwie, to ryży kurde jego gania. Ostatnio Reksio. Jim's Floral Clock. Możesz chodzić na jego wskazówkach. Tak dostaniesz się do następnego trenera. No, wiedziałem, że to tak będzie. Tak czy owak, no, Reksio ostatnio właśnie był ganiany przez tego ryżego. Za płotem u sąsiadów stał, no nie? I ten, on tak się, Reksio do niego się zbliżał krokiem, skokiem. No nie, a ten ryży tam, to jest dość daleko, no nie? Bo to na końcu podwórka był Reksio. Nie, ale było widać, jak ryży tylko gdzieś tam miauczał do niego, czy tam syczał. No wiadomo, jak to koty. Szczególnie takie wredne ryże koty. Nie, i Reksiu się zbliżał, a ten ryży tylko wstaje, bo on siedział, wstaje, podchodzi do niego, a Reksio ucieka. Uciekaj, Reksiu, bo na pazurku, kurde, zawisną twoje jajeczka. Reksio, kurde, wie, że taki przeciwnik jest trochę poza jego ligą. Moje trawiaste poki mogą wywołać seryjne rany specjalnymi atakami. Nie pozwolę ci wygrać łatwo! No zaraz zobaczymy, ile w tym wszystkim jest prawdy. Od kiedy Dratini jest trawiasty? Tak czy owak, wpierdziel się szykuje. Szkoda tylko, że kurde to traktuje jako normalny atak. Thunder Wave. And that's the way it is. Dobra, trzeba będzie jej tego paraliżu się pozbyć. Ta. Paralyze Heal i dawaj. Ha! I co? A tutaj zaraz Thunder Wave. Śmierdzielu. Nie, Twister. Zagrajmy w Twistera. Splaszczmy naszych znajomych. Usiądźmy na ich łby. Wtedy umrą w katorgach, bo się... Wypierdalaj! O Jezu Chryste. Ta sparaliżowana. Oczywiście, kurwa! Ja pierdolę! Nienawidzę paraliżu, pierdolone gówno. Chwila. Nie, co ja chcę zrobić? Kurwa, jeden cios! Czerwone HP! Nawet zjebnąć go nie... NIE! O Jezu Chryste, ty skurwysynu mały! Myślałem, że to 45 HP zadaje. Ale żebym miał szczęście.
Ja pierdolę, jak on tym teraz będzie spamował! Spokojnie. Paralyze heal. Dawaj. Uzdrowimy się teraz. Nikt kurwa nie padnie w tej sesji. Poprzedni tak dobrze mi szło. Nie pozwolę, żeby dobra passa mi się skończyła. To zaraz para... ten... Thunder Wave. Suko. Kurwa mać! Ja pierdolę, jest za wcześnie, żeby wrzeszczeć! Pieprznij go, kurwa mać! Dziękuję, ja pierdolę, nie było takie trudne. Trzeba było tylko pierdyliard potionów zmarnować. Kolejny. Dobra. Wypierdalaj! Kurde! Idiotko! Czemu wy kurwa wszystko musicie chybiać? O! Dragon Rage, dziękuję. Przynajmniej to krytyka nigdy nie zrobi. Chociaż kto wie. Dziękuję. Nie było takie trudne, czyż nie? Full Restore by mi się przydał. Ale musi nam styknąć Super Potion. Ja pierdolę. Pewnie jak będę próbował zaatakować te parę razy, to pewnie nie będzie przez paraliż mogła Halina to zrobić, więc tu pewnie się obudzi. Suck my dick. O! Nie, nie obudził się, Jezu Chryste. Stój! Chyba zbanowałem te ruchy, typu Dragon Rage i te inne gówno. Czemu więc to się pokazało? Nie wiem, tak czy owak, na razie kryzys zażegnany. Może być. Z dwojga złego? Lepiej w tę stronę. Tak pewnie. Dobijaj mnie jeszcze bardziej. O, dziękuję, Halina. Snorant, ty je łopie! Do pracy! O, no ja pierdolę. Czy ty jesteś... Ty jesteś na 100% lodowy, ale czy psychiczny albo duchowy? O, Icy Wind. A mogłem, kurde, użyć stomp. Speedfell. I co z tego? O, dziękuję, Halina. Masz zajebistego cela, tyle ci powiem. Mormiu... Zamknij gębę, nienawidzę cię. Wiesz, jak się przestraszyłem? Że mogłaś moje Pokémony zabić? Znów muszę wracać do Pokémon Center. O, nie mogę, bo zablokowany jestem. Zajebiście, czego jeszcze, kurde... A nie. Moja przeszkoda. Kurde, woda. Ja pierdzielę. No błagam. O ile ostatnio mi wmówili w szkole, woda to jest ciecz, a przez ciecze można przechodzić. No ale tam widać, kurde, w tych grach nie lubią się moczyć zbytnio. Temu właśnie, kurde, wszyscy surfują na pokach, właściwie to tylko my. No i nie przechodzą przez wodę. No trudno. Właśnie. Item take. Item give. Nie zapominajmy o najważniejszym. Bez tego Lucky Egga chyba byśmy mieli, kurde, do tej pory jakieś 15 levele, mi się wydaje. No i bez grindingu tego wcześniejszego. Nie wcześniejszego, tylko z
totalnie... którego zrobiłem wcześniej. Chyba tu tylko trzech trenerów jest, okej. Siema, becz. Nie możesz wygrać, jeżeli jeżeli jest... Kurwa, jeżeli... Nie możesz się skupić przez zapachy mojego Pokemona. No zobaczymy, kurde, jak ten twój Pokemon ładnie pachnie. O! Counter! Świetnie. Jego ataki mnie nie sięgną. Kurwa, może poza Sucker Punch, bo to jest atakiem ciemności. Ale mamy Astonish. I co to robi? Super efektywne obrażenia! Mam nadzieję, że się nie obudzi. Oj, komuś chyba nie spodoba się to, że Hauntera rozwalam. Ale tak mi kurde przydzielili, sorry, taki mamy klimat. Deszczowy i smutny. W sumie teraz deszczu mi nie pada, więc... Okej. Ereksio chyba pójdzie na pierwszy ogień, bo on jest najbardziej wytrzymalszym z wszystkich pokrów, które mam. Ale oczywiście najpierw pójdziemy po raz 50 do Pokémon Center, ponieważ po każdej walce muszę się uzdrowić. Jestem mega ostrożny, wiem o tym. Może za bardzo. Ale boję się... Martwię się levelami, kurde. W sumie może niepotrzebnie dawałem te randomizowane levele. Znaczy no, ten... O ile ja tam zwiększyłem? Chyba o 25%? Tak, tak mi się wydaje. Tak więc... No. Smutne, ale prawdziwe. Ale to zrobiłem tylko, żeby Nuzlocke był jeszcze bardziej podniecający. Nie, to nie to słowo, którego chciałem użyć. Zapierający dech w piersiach, powiedzmy. O, dobra. Chwila, czy tutaj nie ma itemka żadnego? Nie, nie mogę nawet wejść. Zobaczyłem, jaka ładna szparka, wezmę do niej, wejdę. Ale nie, bo mnie odrzuciła. Okej! Okay. Nie bądź kurde wredna! No, o nie, nie dałem Rexiowi Lucky Egg, no trudno. No, musiałem czekać. Jestem Eterna Gym Leader Gardenia, The Grass Type Master. Kiedy wcześniej cię widziałam, byłam pewna, że znajdziesz drogę do mnie. Nie było kurde łatwo, nie? Tak. Miałam rację. Masz aurę zwycięstwa wokół siebie. Tak czy inaczej, to będzie fajne. Walczmy. Uch, chyba masz 3 czy 4 poki. 3. Fisher Mallory. No kurwa! Dratini! Już widzę, kurwa, spamowanie Dragon Rage'em. Bite. Sflinczuj go. No kurwa, wiedziałem, no. Nie, jebaniec nie ma innych ataków. Ma kurwa tylko jebany Dragon Rage. Może byś tak nie trafił raz. Ile Dragon Rage ma PP? 10, 15? Jak 15, to mam zjebany ten. To jest zjebanie. Chociaż nie, Energy Powdery ponakupywałem. I mam Hyper Potiona na wszelki wypadek. Takie podniecające, ja pierdolę. Dragon Rage, a co innego masz, kurwa, w repertuarze? Mały zjebie. Przynajmniej to nigdy krytyka nie da. Przynajmniej to jest dobre. Byś chybił raz. Nie, nie chybisz. Jak będzie miała kurwa trzech Dratinich, to nie wygram tego Nuzlocke'a. Wow, takie kurde podniecające, zapierające dech w piersiach. Spamuje tym samym atakiem. Trzeba było podtrenować, kurwa.
Nie masz kurwa niczego innego? Ile ja 13 super potionów miałem? Nie traf raz, kurwa, co ci szkodzi? Ja pierdolę, gówniane pokemony z gównianym Dragon Rage'em, który tylko na mniejszych levelach dobrze działa. Mam kurde nadzieję, że przynajmniej liderom się kończy PP. O Jezu Chryste. Dobra, zobaczymy. Normalnie jeszcze chyba ze dwa razy powinien tego użyć. Jeżeli to ma 10 PP, a pewnie nie ma, bo ma 15. Takie mam dziwne przeczucie. Dobra, skończyło się cierpienie. Teraz wpierdol się zacznie! Ty mały zjebie! Fajnie było spamować tym samym atakiem, który zadaje masowe obrażenia? To czekaj, zaraz ja cię zajebię, kurwo mała ty. Wypierdalaj i nie wracaj więcej. Ja tu kurwa kolejny. Magneton, o! Może być, może być. Reksiu, liczę na ciebie. Thunder Wave! Ale dobra, przynajmniej Dragon Rage'a nie ma, ale pewnie będzie miał Sonic Boom! O, Super Sonic jeszcze lepsze, kurwa. Dobra jest, Reksio kurde najlepszy! Rozwali wszystkich, ale będę musiał zmienić. O, będę musiał kurde zmienić. To nie jest jeszcze koniec, żebyś wiedziała. 28. Oscar. Ale boję się, że użyję czegoś głupiego, więc na wytrzymalszego poka zmienię. Perish Song! Ty idiotko! Kurwa, zwycięstwo! Ja pierdzielę, to twój ostatni pok! Debilko! Zgadnij co! Ale żeś się załatwiła! Szwagier! A za dwie tury padnie twój Pokémon! Tak więc no. Myślmy o tym logicznie! Kto by normalny Perish Song teraz użył? I co? I co, kurde? Dziękuję! Dziękuję, to było proste, Gardenia, jesteś zajebista. Amazing, jesteś bardzo dobry! Kto by pomyślał, że Perish Song działa zjebanie, jak mam tylko jednego Pokemona w drużynie? Mogłam to powiedzieć wcześniej, ale jesteś naprawdę niezły. Czy było ci bardzo ciężko wychować tak dobre Pokemony? No cóż, wygląda na to, że tak bardzo mocno je kochasz. Jako, że tak robisz, dam ci z dumą to. Dobra. Myślałem, kurde, że dostanę wpiernicz, ale początki były może i ciężkie, ale udało nam się. Z odznaką lasu twoje Pokémony będą mogły używać cięcia! O kurde, o właśnie, już miałem powiedzieć, kurde, gdzie ja cięcie dostaję, przecież Cynthia nam je dała. Teraz, jako że masz dwie odznaki, wszystkie Pokémony, które dostajesz z wymian, będą ciebie słuchać aż do 30 levela. Także mam coś dla ciebie innego. To jest dla mnie, to jest prezent dla ciebie ode mnie.
Niech to będzie coś zarąbistego. Wing Attack? Serio? Jeden z moich ulubionych ruchów? Nikt, kurde, nie mógł używać Wing Attacka w twoim teamie. Im cięższy przeciwnik, tym więcej obrażeń ten ruch spowoduje. To chyba Grasnot chyba miałaś na myśli. A to dziwne, bo wcześniej Roark powiedział mi, że ma Stealth Rock, a dał mi chyba Uproar czy coś takiego. Tak czy owak. 86. Wing Attack, dobrze powiedziała. Chyba sobie... Hilary też może. Kurde, nie mam latającego boka. Ale dobra. To w takim razie kompatybilność jest poprzedniego ruchu. A nawet jeżeli, nie wiem, jakiś... To ma w sumie sens, jak to tak działa. Chyba Grasnot może się nauczyć i Hilary, i Hapinik, i Delcati, mi się wydaje. To, że teraz mogło się nauczyć Wing Attacka, to jest nieco dziwne, ale to trochę logiczne. Walić to będziemy też łamać zasady, bo jesteśmy buntownikami. Tak. Ty masz Lucky Egg, dawaj. A ci dam też to. Okej. Dobra, kolejny TM. To kolejny, kurde, slot ruchowy do zmarnowania. Komu to damy? O. No to zajebiście. To kurwa zajebiście, że nikt nie może tego się nauczyć. Myślałem, że przynajmniej Simon będzie mógł. On może, kurde, drapać. Czemu ciąć nie może? Crash Claw może się nauczyć. To pazurowy cios. O! Czemu cięć nie możesz się nauczyć? Cięcia! Ja pierdolę. Właśnie dlatego też nie cierpię Sino. Trzeba złapać kogoś, kto będzie mógł się tego gówna nauczyć. Muszę złamać zasady Nuzlocka, niestety. Someone's PC. Move. Trzeba w takim razie jakiegoś HM Slave'a ogarnąć. Zajebiście, czyż nie, kurwa? Modyfikować ekipę tylko dlatego, żeby jakiś jebany TM mógł zostać. Mógł ktoś się nauczyć, nie? Ach. Nie masz itema? No item, dobra. Może Persian by... Nie nazwałem ciebie? A nie, nazwałem. Dobra. Wydaje mi się, że ty będziesz mógł się nauczyć tego. Zajebioza. Ty idziesz do ławki rezerwowych na razie, bo nie mam innego wyjścia. Jebane, kurwa, TM-y. Aż mnie korci, żeby użyć jakiegoś cheata do chodzenia przez ściany. Wow, dziękuję. Cóż to za zaszczyt, że muszę tak mojego Persiana krzywdzić, którego jeszcze nawet oficjalnie nie mam w ekipie. O, ja pierdolę. Ale hej, będziemy mogli przynajmniej itemka jakiegoś dostać gdzieś tutaj. Czy ten świat nie byłby lepszy, gdyby, kurde, pieprzone drzewa jakby zostały ścięte, to by, kurde, były ścięte do końca gry? Nie ma nic? Brick Break. No dobra, jakaś rekompensata jest. Walczący. Rozwala light screen i reflekty. Tylko Simon może się tego nauczyć, ale poczekamy jeszcze. Czy on nie ma... Nie, to ten. Oscar ma Rock Smash. No kurde, gdzie są moje poukrywane przedmioty? Ja lubię gadać ze świeżym powietrzem. Okej, muszę tędy iść? Chwila. Hey you trainer. R, it's okay, nieważne, wyglądasz na silnego. To nie zajmie... po prostu... pozwolę ci zachować twoje Pokémony. Idź dalej. Kurde, cosplayer głupi. Dobra, więc... Dobra. Idziemy do kwatery głównej tych zjebów. Chyba, że...
ciągle gra cały czas się ten laguje trochę. Ale to nic. Jak mogę podpisać moje cholerne te... A, nieważne. Mówi się trudno. Let's go! Impreza się skończyła, bo party pooper przyszedł.